Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ogólne podsumowanie lekcji drugiej, objawienie i objawiony Bóg. Nasz wspaniały Bóg, niech imię Jego będzie błogosławione, wielokrotnie i różnymi sposobami przemawiał w dawnych czasach, przemawiał w Starym Testamencie, przemawił w Nowym Testamencie przez Syna swego jednorodzonego, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego cały wszechświat stworzył. I obecnie w czasach nowotestamentowych w sposób szczególny przemawia. Tak samo my, żyjący u kresu wieków, u kresu tego historii, tego świata, która dobiega powoli końca, o czym jesteśmy przekonani i w co wierzymy, tak samo i w obecnych czasach Bóg przemawia. Zgodnie z zasadą, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto ma oczy do widzenia, niechaj widzi. Oczywiście nie każdy słyszy, nie każdy widzi Boże działanie. Ale tutaj jest osobna kwestia. Niebiosa opowiadają chwałę Bogu, Boga, firmament głosi dzieło rąk Jego. Tak rzecze psalmista. Oczywiście dzieło świadczy o Stwórcy. Pismo Święte pierwszym wersetem rozpoczyna na początku. W ten sposób. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To jest pierwszy, najważniejszy werset Słowa Bożego. Całe Pismo Święte nie zajmuje się udowadnianiem istnienia Boga. Czytając przez wszystkie rozdziały Pisma Świętego, nie mamy tam dowodów na istnienie Boga. Przyjmuje się za rzecz oczywistą, że Bóg istnieje, jako podstawowy argument. Bóg istnieje. Pisarze biblijni nie przekonują nas do tego, czy Bóg istnieje, tak jak żyjąc w obecnych czasach ludzie żądają dowodów istnienia Boga, dowodów nieistnienia Boga i wiele, wiele różnych argumentów. Mówią, nie ma Boga, jest Bóg, nawzajem się przekonują. Lecz Pismo Święte nie zajmuje się tymi zagadnieniami. Po co zostało Pismo Święte spisane? Przede wszystkim Pismo Święte zostało spisane jako duchowy przewodnik dla tych, którzy wierzą w Boga, którzy uważają, wierzą, że Bóg istnieje, że Boga należy szukać. Wspaniale to jest napisane w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 3, od wersetu 14. A ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pismo Święte można już znać jako dziecko. Prawdy biblijne są tak proste, że nawet dziecko je zrozumie. Nie potrzeba tu jakiegoś wyższego wykształcenia, wyższych studiów teologicznych, aby zrozumieć to, co jest zapisane w tej księdze.
rzeczą najważniejszą jest zrozumieć, że Słowo Boże, Pismo Święte obdarza mądrością, mądrością ku zbawieniu. Czytamy, rozważamy, kierujemy się Słowem Bożym, aby być zbawieni przez wiarę w Chrystusa. Gdyż całe Pismo Święte jest całe, całe, nie jakaś część. Nie pewne urywki są natchnione, pewne nienatchnione. Oczywiście krytycy Pisma Świętego od już prawie 300 lat podważają bardzo Pismo Święte, doszukując się różnego rodzaju błędów, sprzeczności, niejasności, niekonsekwencji, wiele, wiele szukając w tym błędów. Lecz przede wszystkim Pismo Święte jest księgą zbawienia. To nie jest podręcznik matematyki, astronomii, to nie jest podręcznik historii, scholastyki czy innej nauk, ale to jest podręcznik zbawienia, podręcznik, z którego się uczymy o Bogu. Weźmy dla przykładu cztery Ewangelie. Są opisane przez czterech różnych ludzi, z czterech różnych punktów widzenia. Kiedy cztery osoby opisują życiorys jakiegokolwiek człowieka na ziemi, to jest prawie że niemożliwością, żeby te cztery biografie danej osoby pokrywały się idealnie ze sobą. Nawet pewne wypowiedzi głównego bohatera będą różnie brzmiały w różnych czterech biografiach. Tego przykładem jest napis, to co w Ewangeliach napis na krzyżu. W jednej jest napisane, to ten jest Jezus, król żydowski, inny król żydowski, a w trzecim jest, ten jest król żydowski. To samo może się stać w czasach współczesnych. Oczywiście dla współczesnych krytyków literatury takie cztery biografie są bardzo smacznym kąskiem. Uwielbiają coś takiego, różne opisy przez różne charaktery, różne osobowości. Tak samo my, czytając Ewangelię, widzimy różne charaktery. Różne umysły ludzkie, różne wole, osobowości i umysł boski i boska wola łączyła się z ludzkim umysłem i ludzką wolą. I w ten sposób wypowiedzi człowieka stawały się Słowem Bożym. Chrystus bardzo często cytował Pismo Święte, mówiąc, że napisano, nie samym chlebem będzie żył, ale wszelkim słowem pochodzącym z ust Bożych. Słowo Boże jest przyrównane do chleba, że mamy tym chlebem Słowa Bożego żyć, karmić się codziennie, spędzać czas codziennie na czytaniu Słowa Bożego. Nie musimy wszystkiego rozumieć od razu. Księga Pisma Świętego jest księgą natchnioną przez Boga. Bóg jest mądrością nad mądrościami, niech imię Jego będzie błogosławione. I Jego mądrość przewyższa naszą mądrość. Dlatego też z jednej strony studiowanie Pisma Świętego jest trudne, a z drugiej strony jest łatwe. Trudne z uwagi na to, że prawdy biblijne są rozproszone po całym Piśmie Świętym, a łatwe, że one są do zrozumienia. Te podstawowe rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia, one są bardzo proste. Kolejną rzeczą o naszym Stwórcy, że w Starym Testamencie Bóg występował w liczbie mnogiej.
Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Człowiek się stał jako jeden z nas. Stąpmy, pomieszajmy im języki. Nowy Testament rozjaśnia to zagadnienie, mówiąc o Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Oczywiście to jest tajemnica pobożności, tajemnica boska, którą nie możemy w pełni zgłębić. Jest to doskonała jedność, przewyższająca nasze zrozumienie i my jako ludzie możemy tylko powiedzieć amen. To nie są trzej bogowie, jak to by chcieli inni widzieć, lecz to jest doskonała jedność. I tak wierzymy w to. Jakie są cechy naszego Stwórcy? Cechy przewyższające nasze zrozumienie. Bóg jest doskonały, Bóg jest nieśmiertelny. Bóg jest miłością. Bóg zesłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg kontroluje historię świata. Ingerował w tą historię już przy wieży Babel, mieszając ludziom języki, niszczył zdemoralizowane, upadłe miasta, jak Sodomę i Gomorę, powoływał Mojżesza, aby wyprowadził naród izraelski z niewoli i następnie działa w naszych czasach tak samo. Tak więc szukając Boga w Piśmie Świętym znajdujemy Boga pełnego miłości. Bóg jest miłość. To jest jedną z fundamentalnych zasad Bożych. Nie możemy wierzyć, ani nam przez myśl nie może przejść to, że Bóg jest źródłem zła. Bóg jest źródłem miłości. A jeżeli poznamy przeciwnika Bożego, który jest szatan, Lucyfer i jego zastępy upadłych aniołów, którzy stosując różne swoje chwyty starają się zrzucić odpowiedzialność za swoje zbrodnicze czyny na Boga i wzbudzić w naszych umysłach, że Bóg jest odpowiedzialny za to zło, jest to chyba najgorsza rzecz, która może nas dotknąć. My wierzymy, że Bóg jest miłość. Bóg chce naszego dobra, naszego zbawienia, że Bóg kontroluje historię tego świata, że kiedyś w przyszłości, kiedy będziemy na nowej ziemi, w Jego Królestwie, w domu Ojca, popatrzymy na te czasy, w których my żyjeliśmy, całkiem w innej perspektywy. Dostrzeżemy boską miłość, dostrzeżemy boskich aniołów, którzy strzegli nas na naszych drogach, dostrzeżemy też i tych, którzy byli nami przeciwni nam, jak Bóg starał się wyrwać z mocy szatańskich jak najwięcej istot ludzkich. Tak więc studiujmy Pismo Święte, studiujmy Boskie Słowo i niech nam Pan Bóg wszystkim błogosławi. Amen.